Kevin Nowacki, MMAFist.pl. Znajdujemy się na letnim obozie Linke Gold Team w Białogardzie, a moim rozmówcą jest Andrzej Grzebyk. Witam serdecznie. Siemanko, witam wszystkich. Może na początek wrócimy do Twojej ostatniej walki, FN24, pojedynek o pas mistrzowski w wadze półśredniej z Kamilem Gniatkiem. Teraz po czasie, jak wspominasz tą walkę? Super wspominam, bardzo fajna walka, bardzo dynamiczna, dużo złotów akcji, myślę, że kibicom bardzo się podobało, Kamil mocny zawodnik, zaskoczył mnie w stójce, ja go w parterze, więc myślę, że każdemu kibicowi się to podobało, no i jak sami widzicie, dostaliśmy bonus za walkę wieczoru, więc naprawdę no, było fajne show. Kolejny swój pojedynek stoczysz teraz na FN26 we Wrocławiu. Czy wiesz już, czy znasz już swojego przeciwnika? Tak, stoczę 12 października, mam walkę wieczoru, czyli tą główną. Bardzo się cieszę, fajnie, że federacja dostrzegła, że zasługuje na tą walkę wieczoru. No, jak sami widzicie, jestem podwójnym mistrzem, więc na pewno dam z siebie wszystko, żeby obronić ten pas. Co do przeciwnika, jeszcze go nie mam, rozmowy trwają. Na pewno kilka nazw jakichś fajnych się przewinie. Wybierzemy naprawdę takie nazwisko, żeby było godne tego pasa i żeby naprawdę dać dobrą, fajną walkę. Czy wiesz już, w obronie jakiego pasa będzie ten pojedynek? Czy waga średnia, czy półśrednia? Tak, oczywiście wiemy, że to będzie kategoria średnia. No jak już wiecie, rok temu go zdobyłem, więc pasuje go wreszcie obronić, bo jak przystało na każdego mistrza, trzeba ten pas obronić, a nie tego go posiadać, więc bronię na razie kategorię 8-4, a zobaczymy co później. No i później co zobaczymy po prostu. Mówi się często, że pierwsza obrona jest zawsze trudniejsza niż zdobycie tytułu. Czy myślisz, że tym razem tak będzie? No na pewno, powiem wam, że szczerze, że no, ja już jestem w jakimś tam stopniu spełnionym zawodnikiem, naprawdę, no, posiadać dwa mistrzowskie pasy, mówię, no nie każdy zawodnik, zewnik ma taką możliwość, tak? Na pewno jest i będzie ciężka walka, jak każda, do każdej walki przygotowuję się na 100%, jak już widzicie, zacząłem te przygotowania już miesiąc wcześniej, przyjechałem tu nawet w miarę dobrej formie, tutaj szlifuję parter, nie ukrywam, że gdzieś tam chcę jeszcze lepszym zawodnikiem parterowym być, więc przyjechałem tutaj do Maćka i Marusza, bardzo im dziękuję za ten obóz, bo naprawdę jest naprawdę świetna atmosfera, świetni zawodnicy, mocni zawodnicy, więc jest naprawdę z kim porobić. No a co zobaczymy, co będzie dalej, nie, tak naprawdę, bo mówię, no wszystko zależy od tego, jaki będzie ten przeciwnik, no ale mówię, no ta walka mistrzowska teraz, ta obrona, myślę, że będzie trudna, no jak każda walka, no przygotuję się, uwierzcie mi, że na 100%, dam z siebie jeszcze więcej niż na ostatniej walce, pokażę wam jeszcze innego Andrzeja, więc śledźcie i dopingujcie i zobaczycie mega show. Wczoraj w Chinach inny mistrz organizacji Fight Exclusive Knife, Mateusz Rembecki, stoczył swój pojedynek. Czy oglądałeś ten pojedynek? Nie oglądałem, bo mówię, no gdzieś tutaj jest gorzej z internetem, ale naprawdę wielkie gratulacje dla Mateusza, świetna robota, świetna wygrana, no oby tak dalej, naprawdę jest to mistrz z krwi i kości, pokazał, że nie boi się tylko walczyć u siebie, również na wyjeździe, więc wielkie gratulacje i oby tak dalej. Posiadasz teraz imponującą pasę zwycięstw. Czy myślisz, że jedno z kolejnych Twoich zwycięstw może doprowadzić Cię do UFC? Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. No co jakieś tam rozmowy trwają cały czas. Mówię, no gdzieś ta rozmowa była ostatnio, no gdzieś oni coś się powiedzieli, że z jakimś tam przeciwnikiem, żeby doprowadzić do jakiejś tam walki. No mówię, nie mnie to oceniać, nie chcę wybiegać w przyszłość, nie chcę, chcę się skupić po prostu na 12 października, a przygotować jeszcze lepszą wersję Double Champa i dać po prostu taką walkę, na jaką kibice czekają. Super, bardzo dziękuję Ci za ten wywiad. Jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić lub komuś podziękować, to bardzo proszę. No oczywiście dziękuję wszystkim moim sponsorom, bez których tak naprawdę nie bym w tym miejscu, gdzie jestem. Mojemu menadżerowi Arturowi z Arnox Fight Sport, wszystkim dopingującym, rodzinie, żonie, rodzicom, wszystkim, którzy otaczają się moim przyjaciołom, Piotrkowi Janickiemu, doktorowi Nadzikiewiczowi, tutaj trenerom Maćkowi Linkę i Maruszowi Linkę. Naprawdę no, świetny obóz, jestem naprawdę... Bardzo miło tu mnie odebrali, dołączyłem do tej rodziny, więc naprawdę wielkie szapoba i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie kciuki, 12 października widzimy się w hali Orbita, trzymajcie za mnie kciuki, dopingujcie, zapraszam na social media i... Super, dziękuję bardzo.